Sezon na koszulki bez rękawów zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że czas pokazać swoje ramiona. Nie przypominajcie mi nawet, że światło dzienne zobaczy moje skrzydełka. Ale żarty na bok. Jest wiele ćwiczeń na piękne, wyrzeźbione i szczupłe ramiona. Jak na przykład 1. Unoszenie ramion z handlami. Chwyćcie handle w obie dłonie. Dobrze sprawdzą się też butelki z wodą lub inne cięższe przedmioty, które wygodnie się trzyma. I stańcie prosto. Podnieście zgięte w łokciach ramiona tak, żeby każdy z ciężarków znajdował się na wysokości ucha. Weźcie głęboki wdech i upewnijcie się, że wasze dłonie są skierowane do przodu. Na wydechu podnieście handle do góry. Utrzymujcie ramiona w tej pozycji przez kilka sekund. Następnie weźcie oddech i powoli opuśćcie handle w dół na wysokość uszu. Dla najlepszych efektów zróbcie 30 powtórzeń. To ćwiczenie jest świetne na mięśnie naramienne, które są najważniejszymi mięśniami ramion. Poza tym możecie też wykonywać je w pozycji siedzącej. Pamiętajcie, żeby pilnować postury. Siedźcie prosto i patrzcie przed siebie. Dwa. Prostowanie tricepsów nad głową. Usiądźcie na ławeczce i trzymajcie hantel za głową obiema dłońmi. Wyciągnijcie ramiona i podnieście ciężarek nad głowę. Tylko go nie upuśćcie. Zegnijcie ramiona w łokciach i powoli i ostrożnie obniżcie ciężarek za głową. To jedno powtórzenie. Przytrzymajcie hantel w miejscu przez kilka sekund i potem ponownie wyciągnijcie dłonie. To drugie powtórzenie. Najlepiej jest wykonać to ćwiczenie 20 razy. Prostowanie tricepsów nad głową świetnie działa na tricepsy, co w sumie z nazwy jest dość oczywiste. Ale dlaczego trening tych mięśni jest tak ważny? Przede wszystkim dlatego, że stabilizują one stawy barkowe. Dzięki ćwiczeniom mocniejsze stają się nie tylko tricepsy, ale także barki i łokcie. I oczywiście robią się jędrniejsze i bardziej zarysowane. Uginanie przedramion. Stańcie prosto ze stopami na szerokości bioder i handlem w każdej dłoni. Wasze łokcie powinny być lekko ugięte, a ich wewnętrzna część skierowana do przodu. Następnie podnieście dłonie do góry w stronę barków, angażując w ruch biceps i zginając łokcie. Pozostańcie w tej pozycji kilka sekund. Nie spieszcie się. Powoli i ostrożnie obniżcie handle do pozycji wyjściowej. To jedno powtórzenie. Ćwiczenie wykonajcie 30 razy. Co można tutaj dodać? Uginanie przedramion jest bardzo łatwe, rzeźbi bicepsy i zwiększa siłę w ramionach. Podczas gdy ćwiczenia na tricepsy celują w tył ramion, te na bicepsy koncentrują się na ich przodzie. I proszę bardzo, wyrzeźbione ramiona z każdej strony.
4. Odwrotne pompki. Usiądźcie na wytrzymałym krześle lub ławce i umieśćcie dłonie po obu stronach bioder na szerokości barków. Nogi powinny być wyciągnięte przed Wami. Zsuńcie pośladki z siedziska tak, aby większość Waszego ciała zwisała w powietrzu, wspierana na ramionach. Łokcie powinny być lekko zgięte, żeby wywołać napięcie w tricepsach. Zacznijcie obniżać ciało do podłogi, zginając przy tym łokcie. Róbcie to bardzo powoli. W końcowej fazie Wasze łokcie powinny być zgięte pod kątem 90 stopni, a plecy znajdować się mniej więcej równolegle do ławeczki. Pozostańcie w tej pozycji przez kilka sekund, a następnie zacznijcie prostować ramiona w łokciach, opierając się na ławce i angażując przy tym tricepsy. Dla mnie jest to nadal jedno z najtrudniejszych ćwiczeń, ale dla najlepszych rezultatów powinniście je powtórzyć co najmniej 15 razy. Pomimo faktu, że to ćwiczenie jest trochę trudne, jest też jednym z najbardziej skutecznych sposobów na piękne ramiona i silniejsze tricepsy. Pamiętajcie, żeby podczas obniżania i podciągania ciała Wasze barki były opuszczone. Nie powinny zbliżać się do uszu. A jeśli to ćwiczenie jest na początku zbyt trudne, dla ułatwienia możecie lekko ugiąć kolana. Prostowanie ramienia z hantlem. Umieśćcie lewą rękę i kolano na ławeczce. Prawa stopa powinna być umieszczona stabilnie na podłodze. Upewnijcie się, że Wasz tułów jest równoległy do podłogi. Chwyćcie hantel w prawą dłoń. Łokieć powinien być ułożony przy boku, a górna część ramienia powinna znajdować się równolegle do podłogi, tak jak tułów. Utrzymujcie ramię nieruchomo i wyciągnijcie prawe przedramię za siebie. Powinniście czuć spięcie tricepsa. Zostańcie tak przez kilka sekund i powróćcie do pozycji początkowej. Ruch powtórzcie 20 razy na każde ramię. To ćwiczenie celuje w najbardziej widoczne części tricepsów, idealnie więc nadaje się na rzeźbienie i ujędrnianie górnych części ramion. Poza tym skutecznie radzi sobie też z tłuszczykiem. Boczne podnoszenie hantli. Chwyćcie hantle w dłonie, stańcie prosto i lekko zegnijcie kolana. Wasze ramiona powinny znajdować się po bokach, a dłonie kierować się do wewnątrz. Przy wyprostowanych ramionach unieście hantle na boki, ale nie podnoście ich ponad poziom barków. Trzymajcie w górze przez kilka sekund, a potem powoli i ostrożnie wróćcie do pozycji wyjściowej. Wykonując powolny ruch, poczujecie większe napięcie w mięśniach. Powtórzcie to ćwiczenie 30 razy. Boczne podnoszenie hantli sprawia, że ramiona stają się silniejsze, szczuplejsze i lepiej wyrzeźbione. Poza tym zwiększa się również zakres ruchu barków. Pamiętajcie tylko, że ćwiczenie może nieco powiększyć barki, więc nie przesadzajcie, jeśli nie chcecie wyglądać jak kulturystki.
7. Superman. Do tego ćwiczenia potrzebna będzie mata. Rozłóżcie ją na podłodze i połóżcie się na brzuchu. Wyciągnijcie ramiona i nogi, ale kark niech pozostanie rozluźniony. Przy unieruchomionym tułowiu rozciągnijcie ramiona i nogi i podnieście je w stronę sufitu. Wyobraźcie sobie, że jesteście Supermanem przemierzającym niebo na ratunek światu. To zawsze dodaje mi więcej energii. Utrzymajcie tę pozycję przez około 5 sekund, a potem połóżcie ramiona i nogi na podłodze. Powtórzcie 10 razy. W Supermanie najlepsze jest to, że ćwiczenie angażuje całe ciało. Działa nie tylko na ramiona i barki, ale także kręgosłup, mięśnie brzucha, nogi i pośladki. I mała porada. Starajcie się brać oddech przy podnoszeniu kończyn i kłaść je na ziemię z wydechem. Podciąganie hantli wzdłuż tułowia. Stańcie prosto z hantlami w dłoniach i lekko ugiętymi kolanami. Wasze dłonie powinny być skierowane do środka, a stopy umieszczone na szerokości bioder. Podnieście hantle przed siebie na wysokość barków, zginając w tym czasie łokcie. Pamiętajcie, żeby dłonie znajdowały się blisko ciała. Utrzymajcie pozycję przez kilka sekund i powoli opuśćcie hantle do pozycji wyjściowej. Wystarczy 30 powtórzeń. Podciąganie hantli wzdłuż tułowia to fajne ćwiczenie na plecy, barki i ramiona. Jest jednak ważna kwestia do zapamiętania. Podczas wykonywania ćwiczenia, kiedy podnosicie hantle, wasze łokcie powinny być umieszczone nad barkami, a nie na ich poziomie lub poniżej. I to tyle. Wykonujcie ten trening 3 razy w tygodniu, a wkrótce zobaczycie, że wasze ramiona są silniejsze, szczuplejsze, lepiej wyrzeźbione i gibkie. Warto też wspomnieć, że lżejsze hantle i więcej powtórzeń zbudują mięśnie, a cięższe hantle i mniej powtórzeń przypakują wasze ciało. W zależności od tego, jaki jest wasz cel, wybierzcie odpowiedni plan. Czy znacie inne ćwiczenia na dobrą kondycję i rzeźbę ramion? Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie filmik znajomym i kliknijcie subskrybuj, żeby pozostać po jasnej stronie życia.